Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Okiem Fotografa Online. Ja się nazywam Irek Graf. Cykl Okiem Fotografa mam przyjemność prowadzić już w zasadzie trzeci rok. Najpierw był to cykl spotkań fizycznych w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe, na Grochowie w Warszawie, ale po wybuchu pandemii tenże cykl fotograficzny przeniosłem, czy może inaczej, również umieściłem w internecie i tych spotkań już było 25 spotkań lub prelekcji. Dzisiejsze jest 26 i z zapisem wszystkich można zapoznać się najlepiej wydaje mi się, że na profilu Okiem Fotografa Online na YouTubie. Tam są prawie wszystkie z nich. Także jest ostatnie. Moim gościem w listopadzie był bardzo miły, wrażliwy i znakomity fotograf, a zarazem miłośnik muzyki i jazzu Jarek Wierzbicki, z którym długo, ale mam nadzieję, że ciekawie rozmawialiśmy o jego fotografiach i w ogóle o fotografii koncertowej, o jazzie, o muzyce. Także bardzo zachęcam do obejrzenia. Natomiast w czerwcu moim gościem była Agnieszka Florczyk. I wtedy ja powiedziałem słowa no niemalże prorocze, zresztą proszę sprawdzić, teraz puszczę krótki film. Uwaga, uwaga, to jest przypomnienie, on trwa tylko 30 sekund. Dlaczego Agnieszka? Odpowiedź widać na tym zdjęciu, które bardzo mi się spodobało. Jest to fotografia, która przyniosła jej tytuł fotografa roku 2021 Okręgu Dolnośląskiego. I kiedy patrzyłem na tę fotografię oraz inne zdjęcia Agnieszki, pomyślałem sobie, wow, kto to jest? 25 lat jestem w związku, a jakoś nie kojarzę jej. A tu proszę, taka niesamowita, fantastyczna autorka, takie fantastyczne zdjęcia. No, widząc to zdjęcie, poważnie się zastanawiałem, czy gdybym był jurorem, obejrzałem fotografie prawie wszystkich okręgów, no to jeden z moich głównych faworytów to chyba byłaby właśnie ta fotografia. Wtedy towarzyszyła nam ta fotografia, która mi się bardzo spodobała i właśnie Agnieszka za to zdjęcie otrzymała tytuł fotografa roku i Grand Prix w związku. A żeby było ciekawiej, należy do Okręgu Dolnośląskiego, naszego stowarzyszenia, podobnie jak mój dzisiejszy gość. No dobrze, przechodzimy do Afryki i do Artura. Dodam jeszcze, że patronem naszych tutaj dzisiejszych rozmów i tegoż spotkania jest podobnie Związek Polskich Fotografów Przyrody i fundacja która sprawiła, że miałem okazję poznać zdjęcia Artura koło siebie, mianowicie Fundacja Nowa Ars Polonie. Musiałem sprawdzić nazwę, przepraszam, przyznaję. Zdjęcia Artura zobaczyłem w zasadzie po raz pierwszy koło siebie niedaleko na Pradze, na warszawskim Koneserze. I fotografie te przykuły moją uwagę. Widziałem, że panowie tam montują coś, jakąś wystawę kolejną. Kończył się tytuł Romek i Atomek. I w tym momencie pomyślałem sobie, o, jakie interesujące zdjęcia, jakie fotografie. Czyżby jakiś konkurs międzynarodowy tutaj prezentowano, jego wyniki, a może jakiś autor związany z National Geographic albo z jakimś innym bardzo znanym kanałem podróżniczym. Raczej wydawało mi się, że to pewnie zdjęcia kilku autorów. Więc przyznaję, że mocno się zdziwiłem, kiedy potem przeczytałem podpisy pod tymi pracami i zobaczyłem plakat i dowiedziałem się, że autorem jest Artur Stankiewicz, a jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, że wystawa ma być
od 6 listopada, 16, a panowie dopiero ją montowali. I w tym momencie oczywiście sprawdziłem w internecie wszystko, no i okazało się, że po prostu no, nie wiedziałem o tym, jak interesująca i ciekawa ekspozycja szykuje się tuż koło mnie, ale nie na zewnątrz, tylko w budynku. No i rzeczywiście, wystawa już była, ja nie wiedziałem o tym w pasażu, a ta na zewnątrz została stworzona później i myślę, że nam Artur opowie też tutaj, może dopowie, jak to się stało, czy ta na zewnątrz była planowana od początku, czy nie, czy to taka idea pojawiła się później. Natomiast wystawa jest do końca grudnia i można ją na Pradze w Warszawie oglądać. Mało tego, nie dość, że miałem możliwość obejrzenia tych zdjęć, ale również Artur miał być gościem na spotkaniu tamże i opowiadać o tych fotografiach. No i ja się tam wybrałem, poznałem Artura, zapytałem go, czy nie ma ochoty przedstawić zdjęć w okiem fotografa. Odpowiedział tak, jak najbardziej. No i tak to się wydarzyło i oto jesteśmy. Poczekaj. O, witam serdecznie. Mikrofon. Powinno już ciebie być słychać. A, witam wszystkich. Ja mam taką elektroniczną zasłonę z tyłu. Ja sobie zrobiłem to dzięki nowoczesności i możliwości Skype'a. Tak. Aha, pięknie wyglądasz z tym tłem, powiem szczerze. Artur ma na swoim koncie trochę nagród, jak widać tutaj na tejże planszy. Nie wszystkie chyba te konkursy, ja kojarzę, tutaj są jakieś skróty, których nie znam. Oczywiście Memorial Maria Luisa znam. Wiem, że też ostatnio jakąś nagrodę dostałeś. Prezentuję też planszę z adresami stron internetowych i profili na Facebooku, gdzie można znaleźć więcej fotografii, zdjęć Artura. Tak to wygląda. Ja na tę stronę oczywiście zajrzałem. Bardzo elegancko zrobiona, ale chyba w całości po angielsku. Można podejrzeć trochę Artura i dowiedzieć się o nim co nieco. Od razu zobaczyć, jaki sprzęt posiada albo posiadał, jeżeli nie aktualizował tego dawno. No i tam jest też bardzo ładna galeria. Strona jest nowoczesna. Chyba aktualizowana, a nie wszyscy moi goście mają aktualizowane strony, więc to zawsze tu cieszy. Ja na tym kończę wstęp, który był i tak przedługi, przepraszam, i już oddaję głos Arturowi. Irek, ja się jestem bardzo zadowolony, znaczy bardzo się cieszę z tego zaproszenia i żebym mógł mieć okazję połączyć się ze wszystkimi, którzy chcą posłuchać o afrykańskiej przyrodzie, o fotografii i o różnych aspektach tego, co może dla wielu jest dosyć egzotyczne, a dla mnie jest to po prostu dzienny, że tak powiem, jak to się mówi po angielsku, bread and butter, czyli chleb i masło. Będziemy rozmawiać o czymś, co ja wyjeżdżam bardzo często na wyprawy. Zacząłem kilka lat temu, to znaczy dobrych, powiedzmy sobie, 11-12 lat temu i kontynuuję i teraz jest moim życiem, że tak powiem, moją pasją, moim zajęciem i czymś, czym się kompletnie, że tak powiem, poświęciłem i zanurzyłem w to. No i mieszkam teraz już w Polsce po 30 latach pobytu poza granicami kraju. Także jest łatwiej, że tak powiem, mieć kontakt z rodzimymi fotografami w Polsce i próbować popularyzować właśnie fotografię, która nie do końca jest może dosyć zrozumiana czy znana w naszym kraju. Mm-hmm. Okej. A jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Ta fotografia i fotografowanie przyrody. No bo na pewno Afryka nie była pierwsza, przypuszczam. Nie, no zdecydowanie nie. Ja zacząłem dosyć wcześnie, jak miałem, powiedzmy sobie, 12-13 lat.
Niektórzy z nas pamiętają aparaty NRD-owskie, czyli wschodnich Niemiec pod nazwą Praktyka. Czarno-białe klisze. Miałem nawet swoją z moim serdecznym przyjacielem. Mieliśmy nawet w piwnicy naszego domu ciemnie. Wywoływaliśmy. Ja mieszkam koło Zgorzelca, więc były tutaj takie tereny podmokłe. No i generalnie zaczęło się wszystko od ptaków. No właśnie. I przez lata ptaki były bardzo ważne w moim życiu i wciąż są. Chociaż większość zdjęć, które widzicie, są poświęcone ssakom, ale jak tylko mogę fotografować ptaki, to robię, nie? Tutaj akurat to jest suweczka, która jest bardzo podobna do naszej, ale nie jest nasza, ona jest z Botswany. Także jak tylko widzę jakieś ładne ujęcie czy jakiegoś interesującego ptaka, to poświęcam mu chwilę, nie zapomniałem całkowicie o swoich korzeniach tak zwanych. Mm-hmm. Pierwsze zdjęcie właściwie, które ja wybrałem do pokazu, trochę nawiązuje do tej suweczki, bo jest to taki niesamowity zimorodek z irokezem, koroną. On się nazywa malachitowy? Tak, to jest zimorodek malachitowy tak, to jest zimorodek malachitowy i ja go uchwyciłem, w sumie to jest tegoroczne zdjęcie. Jak byłem na fotografii słoni w Kenii, to akurat właśnie mi się tak podobało to ujęcie, takie minimalistyczne. On sobie tak siedział nad małym wodą i wiatr mocno wiał i mu taką czuprynkę zrobił fajną. Aha. I dlatego go tak łyknąłem, że tak powiem. No właśnie zastanawiałem się, skąd on ma te taką jakby koronę albo coś w tym stylu. Prawda, że piękny? Dobrze. Przechodzimy do ssaków. Nosorożec biały. Tak. Tak, bo to jest takie zdjęcie, które to jest jedno z pierwszych zdjęć, które zrobiłem. To było w 2009 w parku Krugera w południowej Afryce. Mieszkałem wtedy w Abu Zabi i pojechaliśmy z żoną na kilka dni. I dlaczego ja wybrałem to zdjęcie? Bo to zdjęcie jest bardzo ważne, ponieważ to było pierwszy i ostatni raz w 2009, kiedy widziałem białego nosorożca. Jest to zwierzę, które jest na liście zwierząt zagrożonych bardzo poważnie poprzez to, że kłusownicy ucinają tego rogi nosorożca, bo nasi ziomkowie gdzieś tam w Azji uznają to za afrodyzjak. Także jest to jedna z takich tragicznych spraw. Ale chciałem też, dlaczego wrzuciłem to zdjęcie, bo nigdy nie wiemy, powiedzmy sobie, momentu, jaki jesteśmy, jak fotografujemy. Jako przyrodnicy, jako fotografowie przyrody, jest to ważne, żeby te momenty, nigdy nic nie przepuszczać. Każdy moment powinien być jakoś przez nas uwieczniany z wielu powodów. Z tego, że może nie zobaczymy, może zwierzęta, może to zwierzę nie będzie już powiedzmy sobie istniało na naszej planecie, a zbliża się to dosyć dużymi krokami. Nie chcę brzmieć jak Attenborough, ale to jest prawda. Ponieważ jeśli pomyślicie, że od tamtego czasu byłem w Europie, w Afryce kilkadziesiąt razy i nie widziałem jeszcze białego nosorożca, to coś to znaczy. Zapowiadając spotkanie, ja tam wspomniałem nawet w takim krótkim filmiku, że no to efekt nie jest na wystawie jednej wyprawy, dwóch czy trzech, tylko byłeś tam kilkadziesiąt razy. Nawet cię zapytałem o to, nie wiem czy pamiętasz, na spotkaniu w Koneserze. Nie wiem czy liczyłeś potem, ile tych wypraw było, ile się tak naprawdę tu może liczyć fotograficznie. Kolejne zdjęcie, przechodzimy do kotów, lampart. Botswana. Ponieważ to jest też jedno z takich, które wracam powiedzmy sobie 7 czy tam już 8 lat temu. To było akurat w Botswanie i lampart był jednym z tych kotów, które jakoś mi tak uciekały pomiędzy 2009 a,
a tą Botswaną. I to było jedno z takich ciekawszych spotkań, bo siedzieliśmy wieczorem przy stoliku. W Botswanie jest tak, że się siedzi razem z innymi uczestnikami. Ja byłem ze swoją żoną wtedy i był taki kompletnie nie mój przewodnik. I ja go tak, powiedzmy sobie, wziąłem troszeczkę pod szpic, tak go troszeczkę wziąłem, taki challenge mu dałem. Powiedziałem, że ja do tej pory nie widziałem dobrze Lamparta. I on na drugi dzień znalazł tego Lamparta, kompletnie nie pracując ze mną, tylko z innymi ludźmi. I to jest właśnie takie bardzo ważne zdjęcie dla mnie, bo ten młody kot, on jest około 3 latka ma tutaj, sobie tak siedział, taki zrelaksowany, to było dosyć późno wieczorem i mieliśmy właśnie wspaniałą, że tak powiem, ucztę około 45 minut fotografując, ale przede wszystkim obserwując tego kota. I to mi właśnie od tamtego czasu zacząłem mniej więcej tak się uczyć zachowania zwierząt. I lamparty są jedne z tych, których jeśli ktokolwiek obiecuje, że pojedziesz na 10 dni i zobaczysz lamparta, to go nie słuchajcie. Bo to jest taki kot, którego czasami po prostu ja jadę na 10 dni i nie widzę lamparta, a drugim razem pojadę i widzę 5-6 osobników. Są to bardzo ciekawe koty, jedne z moich ulubionych. Tak, wyświetliłem jeszcze kolejne zdjęcia. Czyżby ziewający był? To jest kolejny. To jest akurat samica, ona ma imię, bo w Masai Mara one wszystkie mają imię. Tamta poprzednia miała na imię Koboso, ta ma na imię Romi. Tamta poprzednia była 2015 roku, ta jest z tego roku ze stycznia, jak pojechałem odwiedzić Masai Marę. I jak widzicie, one wszystkie mają swoje charaktery. Jest ciekawie właśnie wracać do tych samych miejsc, żeby się spotykać ze zwierzętami, które się widziało przedtem. Ja nie jestem wielkim fanem dawania imion dla zwierząt dzikich, ponieważ jest to tak troszeczkę nie tak, ale jest to fajne uczucie, jak się widzi jeszcze raz te same koty, które się widziało 3 lata temu na przykład. Łatwo rozpoznać lamparty, bo powiem szczerze, ja to bym chyba nie rozróżnił ich. Lamparty są strasznie terytorialne i można je rozróżnić. Ja na przykład Koboso widziałem po 4 latach znowu w tym roku. I ona wygląda no, troszeczkę poważniej, bo jest troszeczkę starsza, ale wygląda wciąż fenomenalnie. W tej chwili lamparty to jest jeden z kotów, do którego uniwersytety amerykańskie zrobiły algorytm, który liczy na podstawie centków i w szczególności centków wokół nosa i wąsów, rozpoznają, robią bazę danych, żeby rozpoznawać poszczególne osobniki, żeby je po prostu patrzeć na ich ruszanie się po swoim terytorium czy tam innych terytoriach. Jest to ciekawy program, który w tej chwili wprowadzany jest w Afryce, dlatego nawet można robić zdjęcia i wysyłać do tego uniwersytetu. Ja mogę podać osobno linki, jeśli ktoś jest zainteresowany. I jest to oczywiście też używane do badań nad tymi kotami. Potem mamy młodego lamparta, biegnącego tak jakby w twoją stronę. To jest takie ciekawe, ja nie wiem, czy to dobrze widać, ale z młodymi lampartami to jest też z tego roku, ze stycznia. Młode lamparty są takie przeurocze, bo one wszystkie mają oczy, które są powiedzmy takie jak nefryt. Ja jestem geologiem, więc automatycznie używam nazw kamieni, ale takie nefrytowe, niebieskie, granatowe wprost. No i one zanikają po 6 miesiącu ich życia. I ten, może tutaj nie tak dobrze widać, ale on jest w 6 miesiącu, jeszcze widać te niebieskie oczka.
On sobie tak ładnie szedł, mama jest z boku, której nie widać na boku. I czasami te oczy przejdą na dorosłego osobnika, no to wtedy te osobniki są po prostu, że tak powiem, znakowane. Wiemy je, znamy je po imieniu i ludzie lubią, jak mogą, jeździć i je fotografować. Jeszcze jednego mamy kota na drzewie. A, tak. Dość wysoko i fotografuje. To jest taki ciekawy. Tak, jest taki dosyć duży w tej chwili trend wśród fotografów przyrody, w szczególności w krajach zachodnich, żeby wszystko w czarno-biały przerzucać. Ja generalnie jestem wciąż, powiedzmy sobie, pomiędzy. Jeśli coś uważam, że fajnie wygląda w czarno-bieli, to zrobię to, ponieważ czarno-biały to jest, że tak powiem, nowy kolor. A to akurat fajnie się, to zdjęcie jest bardzo fajnie się do czarno-białych, że tak powiem, do czarno-białego nadaje. Jest to samica 9-letnia, którą żeśmy obserwowali w Botswanie, na granicy z Namibią, czyli dosyć na północy, powyżej Okavango. I ona, dlaczego ona w ogóle na tym takim bardzo niestabilnym drzewie, znaczy to widzicie, że to jest, ona jest dosyć duża i ono to jest dosyć małe. Tam są dwie lwice pod tym drzewem i ona po prostu uciekła na to drzewo. Te lwice bronią zabitej antylopy, którą no jakoś zapach sprowadził tą lamparcicę. No i tak to, żeśmy mieli tak powiedzmy sobie, ja byłem z grupą wtedy, prowadziłem safari i żeśmy mieli takie półtorej godzinne, że tak powiem, jak to mówi się, czasami słów mi brakuje, taką obserwację, jak ona próbowała zejść z tego drzewa. Mogę tylko powiedzieć, że udało się jej uciec. No, ewidentnie te oczy ma takie bardzo pasujące, tu też trochę do tej zieleni, takie zielonkawo-niebieskie. W jaki sposób można ustalić wiek lamparta? Ktoś pyta. To nie jest takie proste, ale to jak ze wszystkimi kotami, tu się patrzy na wielkość, na kolor nosa, tylko że kolor nosa jest bardziej charakterystyczny dla lwów. Na oczy, to jest druga sprawa. Poza tym też się patrzy na, o Jezu, scars. Jakieś szramy, tak? Szramy na jak dużo szram jest. U samców jest też, robi się takie wole albo tak obwisać zaczyna po 10 roku, że tak powiem, gardło, jabłka Adama. Także są pewne rzeczy, no a poza tym praktyka. Znaczy, Bożena się tu pyta, z jakiej odległości zrobione jest takie zdjęcie, jeśli chodzi ci o to zdjęcie z tym lwem czy z tym gepardem. Tak czy owak, zdjęcia są robione, takie ujęcia ja próbuję robić dosyć z najdalszej odległości, jakiej można, żeby tego zwierzęcia nie przestraszyć, czy po prostu nie zmienić kursu tego, co to zwierzę robi. Przechodzimy do lwów i zaczynamy od bardzo mocnego zdjęcia, takiego w czarno-bieli. Nie ukrywam, że twoje czarno-białe zdjęcie zrobiło na mnie duże wrażenie, nie wiem, czy nie największe w ogóle, zarówno lwów, jak i słoni na tychże wystawach. No właśnie, to jest podpisane jako Tanzania z ofiarą. Tak, to jest z 2015 roku, to byliśmy w południowym Serengeti. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest jeszcze, ja się wtedy jeszcze w tej uczyłem, że tak powiem, robić zdjęć. I znaczy człowiek się ciągle uczy, ja się cały czas uczę. Jedną z lepszych metod, które
bardzo szybko stwierdziłem, że można, że jest ważne w uczeniu się nie tylko zachowania zwierząt, żeby wyrobić sobie empatię, ale też, żeby podglądać dobrych fotografów. I to jest na takim fotowyprawie, którą się wybrałem, z kimś, który został moim przyjacielem. Jego wspaniały fotograf włoski, Federico Veronesi. Polecam jego zdjęcia, bo mają naprawdę niesamowity wymiar. I to było właśnie na tej wyprawie. Dosyć wcześnie rano myśmy przyjechali i już, że tak powiem, zebra była obrobiona przez całe stado lwów. No ale i były dwa dominujące samce i ten jeden samiec wziął sobie tą głowę i zaczął paradować. Oczywiście on nie paradował dla nas, on paradował z tą głową, pokazując swoją siłę dla całego stada. To zdjęcie jest zrobione aparatem, znaczy ogniskową 600 mm, więc jesteśmy dosyć daleko akurat od niego. Król lew niemalże na tle zachodzącego chyba słońca. Nawet tak zatytułowałem zdjęcie, tak, to zobaczyłem. A wiem, że lubisz tytułować fotografie, bo pamiętam z wystawy, że przy każdym zdjęciu jest tytuł, niebanalny, i są dwa, trzy też zdania opisu. Zachęcam cały czas do odwiedzenia i wystawy. Czyli Król Lew. Dobra, oddaję ci głos. Tak, to tytuł jest potrzebny, ponieważ ja wiele swoich zdjęć, że tak powiem, pozwalam do sprzedaży. Jako limitowana edycja 12 zdjęć, czyli 12 zdjęć będzie sprzedanych na całym świecie i koniec, i zamykam limitowaną edycję. Dlatego one mają jakiś tam tytuł. To akurat jest z tej samej wyprawy i to jest też ciekawe, ponieważ jak się jest w parku Serengeti, to trzeba wyjechać przed zmrokiem, to znaczy trzeba być z powrotem w obozie przed zapadnięciem zmroku. No i to już było tak ostateczny moment, gdy widzieliśmy, że te lwy są na tych głazach, które nazywają się z afrykańskiego Afrikaans, czyli powiedzmy sobie holenderskiego, który się przeistoczył w Afrikaans język w południowej Afryce, kopie. I tak żeśmy wyjeżdżali już, bo trzeba było zdążyć, mieliśmy około 40 minut, żeby do swojego obozu wrócić. Wyjeżdżaliśmy stamtąd i ja tak się odwróciłem i mówię: Federico, zatrzymaj samochód, bo ten lew wstaje. No i to był moment, tylko chyba trzy osoby z całej fotowyprawy, których było 7 osób, nas zdołały to zdjęcie zrobić. Po prostu to jest taki moment, kiedy się podnosi aparat i tylko klik, 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 klik i się ma nadzieję, że wszystko było ładnie ustawione i się złapało. No tak, tym bardziej, że te wschody i zachody w Afryce nie są tak chyba długie jak u nas. No dobrze. Kolejne zdjęcie Okavango, a nie, jeszcze chyba wcześniej mamy czarno-białe. Dobra, już mam taki lew, pan lew. Portret. To jest akurat Masai Mara. Tak. To jest Masai Mara, to jest takie, znowu, ja uwielbiam portrety lwów, samców. No, to nie jest, tu nie jest nic, jeśli chodzi o feminizm czy niefeminizm, ja po prostu te lwy samce jednak mają tą taką, przez to, że mają tą czuprynę i tak dalej, przez to, że mają te szramy od walki i tak dalej, one mają tak charakterystyczne te wyglądy. Ten akurat jest bardzo ważny, bo to było jedno z ostatnich zdjęć dosyć ikonicznego, że tak powiem, samca. On żył około 13 lat w Masai Mara i dwa miesiące po tym, jak zrobiliśmy to zdjęcie, on padł. On był wtedy jak robiliśmy to zdjęcie, on upolował
Zaraz, ja moment, bo ja tutaj jestem. Teraz moment. On upolował guźca i się zranił przy tym wszystkim. I ta rana niestety się nie wygoiła i on potem dwa miesiące później zdechł. Nazywał się Lipstick, czyli szminka, a to z tego, że ma taki, jak zobaczycie, to ma takie charakterystyczne koło lewej wargi, ma takie zgrubienie i tak go nazwali lokalni Masajowie. Był to niesamowity samiec z tego powodu, że bardzo dbał o swoje potomstwo. Większość samców lwów, jak jest upolowane coś, one pierwsze jedzą i wszystkie odstraszają, a akurat on, jak zabił tego guźca, przywołał najpierw maluchy, maluchy się wykarmiły i dopiero później zaczął sam jeść. Także to taki bardzo ikoniczny, że tak powiem, samiec znany Masai Mara. Okay. Następny mamy parę. Wydaje mi się, że lwica z Okavango jest podpisane. Botswana. A. Tak, to zdjęcie lubię. Ono może artystycznie nie jest takie fenomenalne, ale ja je bardzo lubię, ponieważ tutaj jest pokazane, kto jest szefem, kto jest the boss. Z tego wszystkiego, co widzicie, samice polują, samice, że tak powiem, przewodzą stadu. Nie do końca to się nazywa przewodzą, ale opiekują się. No i tu jest właśnie jedna z takich momentów, gdzie on tak się patrzy na nią, tak oczywiście, cokolwiek powiesz. A jest to dosyć stary, jest to dziesięciolatek, jeden z dwóch braci, którzy byli szefami, powiedzmy sobie, tego dosyć dużego stada. To stado miało 27 osobników wtedy. Mieliśmy grupę 8 przyjaciół z nami wtedy, z żoną też tam byłem. No i to było fenomenalne, bo one zaparkowały generalnie zaraz 5 minut od naszego obozu. I to jest takie właśnie, dlatego lubię to zdjęcie, dlatego to włożyłem, żeby zobaczyć, żeby pokazać dynamikę, jakie istnieją między zwierzętami. No i ja to tak patrzę na to i tutaj wcale nie odbiega to od wszystkich innych ssaków. Wyświetluję mnie w trybie pełnoekranowym i przechodzimy do chyba młodego jakiegoś, nie, to nie jest młody, na miniaturce wyglądał jak młody lew, a on po prostu dopadł, ale czego, bawoła, nie mam pojęcia, musisz pomóc rozszyfrować nam, co tu jest na tym zdjęciu, lew z ofiarą, czarno-białe. Tak, to jest jeden z tych aspektów, które ja bardzo lubię, czyli oczy, nie, oczy to po angielsku to jest tak, że eyes are the entry to the soul, nie? I ja zawsze lubię się skoncentrować na oczach. On jest w sumie nie jest taki stary. I on jest, nie jest też młody. On jest sześciolatek. Czyli sześcioletni to jest tak powiedzmy sobie, to jest początek takiej poważności lwa, bo lwy dorastają do 12-13 lat. Także on tutaj, co tutaj akurat to jest lew, który samice zabiły bawoła, a on od pogonił wszystkie samice i się wgryzł w tyłek tego bawoła. Znaczy, no to nie jest tyłek, to jest akurat tylne nogi widoczne są i on na nas się tak nie patrzy brzydko, tylko on się akurat patrzy, daje znak samicy, która jest po lewej. Nie podchodź do mnie, bo ja teraz jem. Jaka odległość była? No i to jest taka druga zachowanie. Jaka to odległość była do zwierzaków? Pamiętasz, kojarzysz mniej więcej? Jaka co, przepraszam? Fotografowanie. To nie było tak daleko. To akurat było, może ja wiem, z 70 metrów max. Tu mamy
Rodzinę chyba nad wodą. Zimbabwe jest podpisane. A tak. 3, 4. To jest bardzo świeże zdjęcie. Ja to lubię, bo na takie zdjęcie to ja polowałem długo, długo, długo. W moim powiedzmy sobie podróży jako fotograf zacząłem od tego, że się fotografuje wszystko, co się zobaczy, a teraz zacząłem fotografować bardziej jak reżyser, czyli próbuję sobie wymarzyć jakąś tam scenę i tylko przygotować się i marzyć, że aktorzy akurat wejdą w tą scenę. No i tutaj akurat to było robione w październiku tego roku. Ja byłem z takim polskim fotografem, amatorem, który z moim przyjacielem teraz Tomkiem Szpilą, który ze mną dosyć często jeździ, jak ja jadę na scouting, czyli jadę sam, żeby zobaczyć, jak wyglądają tereny, na których jeszcze nie byłem, przed tym, jak zacznę przywozić klientów. I rano żeśmy spotkali tą grupę, to były dwie samice i było 6 małych. I one akurat kończyły jeść i wiedzieliśmy, że one mogą pójść do tego powiedzmy sobie zbiornika wody, który jest w Parku Narodowym Hwange w Zimbabwe. Więc jak zaczęły tylko się ruszać w tamtym kierunku, ja powiedziałem do naszego kierowcy, żeby podjechał, ustawiliśmy się po jednej stronie tego jeziorka, no i one przyszły. Oczywiście jako reżyser to ja miałem nadzieję, że one wszystkie 8 się ułożą i będą piły, no ale jest okej, była akurat jedna z samic i dwójka pięcio-sześciomiesięcznych maluchów. Słońce jeszcze było niezłe, było za nami i trochę przymglone było, bo to było około 7:30, 8 godzina, więc wszystko zagrało, że tak powiem, na zdjęcie, które ja osobiście jestem bardzo zadowolony z niego. Bardzo ładne. No i te oczy naprawdę niesamowite tu. I w ogóle na tych wszystkich zdjęciach są. Trudno od nich oderwać wzrok. No i tu mamy scenę kolejną, krwiożerczą, straszną. Ucztowanie przez małego lwka, chyba. Tak, to jest ciekawe, to jest z Botswany, też z tego roku, z Okavango, z Delty. To był akurat wycieczka, którą ja miałem klientów wtedy, czyli mieliśmy fotowyprawę. I dlaczego ja je umieszczam? Z dwóch powodów. Z jednego powodu, że jak pamiętam, jak zacząłem jeździć do Afryki, no to robiłem to, co wielu ludzi robi, czyli jak koty się tam rzucały, żeby rozwalić jakieś zwierzę, które zabiły, to wtedy ludzie zaczęli fotografować i tysiące zdjęć robili temu, co tam się dzieje i w ogóle. I jakoś tak przez lata sam stwierdziłem, że to nie ma sensu. To jest przecież to rzadko są sceny, które są dobre, ale tutaj akurat, ponieważ już jestem dosyć zaawansowany z poznaniem zachowań tych zwierząt, mieliśmy samicę, która zabiła gnu, to co widzicie, róg i tak dalej, to jest gnu, i maluchy przyszły. Jak widzicie, samica jest kompletnie zrelaksowana, ona tam to oko się z tego. No ale jak zauważyłem, że zaczęły latać sępy wokół zdobyczy, znaczy zabitego gnu. Sępy są jedną z tych pierwszych, powiedzmy sobie, padlinożerców, którzy się zjawiają na scenie. To tak zobaczyłem, może maluchy zaczną się patrzeć. No i to właśnie to zdjęcie, że on się tak patrzy w górę, ten lewek, on tam patrzy, co tam jest w górze. On właśnie się patrzy na te przylatujące sępy i ta oczywiście buźka, która jest uwalona krwią. Czasami też, żeby przypomnieć ludziom, że to są dzikie zwierzęta. One, nawet taki mały, 6-miesięczny lew może nam zrobić krzywdę. Jakieś pytanie widziałem tutaj
od uczestników, że zwierzęta są rozpoznawane, czy w takim przypadku, gdy któreś z nich jest zranione i może umrzeć, jak ten lew, nie leczy się go. No. Wydaje mi się, że nie, ale to ty jesteś ekspertem. To zależy od Parku Narodowego i gdzie to jest. W Masai Mara, ponieważ jest to rezerwat, jest to jeden z tych parków, z tych rezerwatów, które ja, powiedzmy sobie, po angielsku to się mówi hate to love albo love to hate, czyli kocha się nienawidzieć, a z powodu tego, że ma tysiące turystów poza COVID-em, którzy przyjeżdżają tam, więc te zwierzęta faktycznie mają wszystkie imiona. Ja tego nie lubię personalnie, ponieważ jak się da komuś zwierzęciu imię, to się sprowadza, powiedzmy sobie, ten dystans, który powinniśmy mieć, tutaj z powrotem wracam do mojego ulubionego słowa empatia, się często przez ludzi jest skracany i ten dystans nie powinien być skracany, to są wciąż dzikie zwierzęta. I tam to jest fakt, że jak jest konflikt, bo tam jest często konflikt między Masajami a dzikimi zwierzętami, w szczególności kotami czy słoniami, może być leczenie, jeśli coś się stanie jednemu z tych zwierząt. Ale generalnie rzecz biorąc, w parkach narodowych Afryki nie ingeruje się w zachowanie zwierząt. Ja wiem, czasami na Facebooku sam czytam i jestem zrozpaczony, jak ludzie mówią, o, powinni im pomóc i tak dalej, i tak dalej. No ale jak już zaczniemy w to ingerować za bardzo, to nie będzie dobrze. W Botswanie, którą uwielbiam, czy w Zimbabwe, niektóre lwy mają, czy niektóre koty mają imiona, większość nie ma. Także tak to wygląda. I jest to duża dyskusja między ludźmi, którzy, w szczególności, którzy nigdy nie byli w Afryce i myślą, że trzeba pomóc temu zwierzęciu. I ta pomoc jest, jeśli to jest konflikt między ludźmi a zwierzętami, ale jeśli to jest konflikt między gatunkami, tej pomocy zazwyczaj nie ma. Mamy dwa lwy przyczajone. Zimbabwe. To jest takie ciekawe zdjęcie, ponieważ jest to jedno z takich najbardziej emocjonujących, powiedzmy sobie, widowisk, jakie miałem ostatnio. To jest, oni nie są braćmi, to jest koalicja. Ten po prawej jest troszeczkę starszy, około półtora, może dwa lata od tego po lewej. I one patrolują swój obszar, one dosyć są najedzone, a akurat za nami, czyli z tej strony, gdzie ja robię, stado bawołów przyszło. No i one się po prostu schowały, próbują schować za tymi klockami, znaczy drzew, powiedzmy sobie umarłymi drzewami, żeby nie doszło do konfliktu. No więcej zdjęć, niestety całej tej historii nie mogę powiedzieć. Jakkolwiek jest to jedna z tych rzeczy, gdzie ludzie zazwyczaj siedzą i czekają, o, żeby było, żeby zaatakowały, żeby była krew, żeby one się rzuciły na bawoły albo bawoły zabiły lwy. A to była właśnie jedna z tych niesamowitych momentów, gdzie była rozmowa tak zwana między bawołami, między szefem bawołem, a tymi dwoma lwami i o, właśnie tu jest to drugie zdjęcie, o które chodziło. I się nic nie stało. Taki respekt między gatunkami, które są śmiertelnymi wrogami, poza powiedzmy sobie tymi specjalnym momentem, kiedy te dwa samce mogą spokojnie zaatakować tego bawołu, nawet takiego wielkiego osobnika, jak przewodnik stada, ale one są najedzone, to nie jest czas, żeby to robić. I bawoły też stwierdziły, my nie będziemy ich odganiać. Było to jedno z takich 45 minut, które po prostu można było atmosferę żyletką kroić, a jednak do niczego nie doszło, a było niesamowite. Mm-hmm.
jak w westernie, kowboje na siebie patrzący, kto sięgnie pierwszy po broń. Czekamy. No dobra, prawie w samochodzie. Tak, dokładnie. Nie wiem, jaka tu była godzina, ale tak, takie dziwne skojarzenie miałem. Dobrze, potem pozwoliłem sobie wyciągnąć z tego, co mi przesłałeś, dwie fotografie pokazujące, jak to wygląda troszkę od kuchni, tak zwanej fotograficznej. No i tu mamy jakiegoś lwa sobie leżącego spokojnie na takim, nie chcę powiedzieć wydeptanym miejscu, ale no tak, tak to wygląda generalnie. To znaczy, tutaj, tak, to akurat sobie, to był wschód słońca, jest to, jak widzicie, ja tutaj próbuję złapać, to jest troszeczkę już, słońce jest wysoko, ja próbuję tutaj złapać, powiedzmy sobie, jego portret pod słońce. Nie do końca to wszystko wyszło, ponieważ słońce już było troszeczkę za wysoko, ale też widzicie, że w niektórych momentach ta granica, samochody są otwarte kompletnie, no i ta granica między tymi dzikimi zwierzętami, a nami, fotografami, czy tam obserwującymi ludźmi jest dosyć krótka, czy tam powiedzmy sobie taka nieistniejąca prawie, że się czuje ich obecność. I tak to tutaj właśnie chciałem to powiedzieć, że spokojnie można tak, jeśli się, to tak jest znowu empatia, nie? Jak widzicie, nie jestem za blisko, nie jesteśmy samochodem za blisko niego, on spokojnie sobie mógł usiąść i się czuje komfortowo. To jest ta etyka, o której tak często się mówi w Polsce, w fotografowaniu, tam też jest to bardzo mocno w Afryce dyskutowane i to wszystko się wiąże z empatią, czyli zrozumieniem innego gatunku, jaki jest ten dystans, powiedzmy sobie, komfortowy i tak dalej. No i jak się to zrozumie, to wszystko jest, że tak powiem, się układa. Można zrobić i fajne zdjęcie, ale przede wszystkim można się napawać widokiem. Jak się zachowuje lew, jeżeli ktoś jest za blisko, albo on czuje dyskomfort? Co on wtedy robi? Jak to ukazuje? Czy... Przede wszystkim będziemy widzieć to w lwa oczach. To znaczy w każdego kota oczach będzie to bardzo widoczne, ponieważ oczy kota patrzą na nas. I postawa sama jest to bezpośrednio widoczne, jeśli zwierzę jest, powiedzmy sobie, w dyskomforcie. Normalnie 99% kot będzie po prostu unikał nas, czyli się odwróci i będzie szedł w osobnym kierunku. Jeśli jest komfortowy z tym, że stoimy samochodem, że jest nas niedaleko, to będzie tak, że przejdzie obok samochodu. Ja tu widzę, że Anna pisze, że zdarza się, że lew potrafi wskoczyć na samochód i tu tak bez dachu. To znaczy ja nie słyszałem o tym, żeby lew wskoczył na samochód. Lwy zdecydowanie mogą zaatakować samochód, a ten atak to się wiąże z tym, co się nazywa po angielsku mock charge, czyli jak każde zwierzę może mock charge, że po prostu biegnie, 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 żeby przestraszyć, nie? Są te niestety powielane zdjęcia na Facebooku, które jak ja je widzę, to mnie tak, jak to mogę powiedzieć, szlak trafia, jak to widzę, jak na przykład gepardy są na dachu samochodu, czy tam lampart leży na masce i tak dalej. To jest bardzo mocno krytykowane w tej chwili i tego się powinno, tu znowu o etyce, nie każdy przewodnik, w szczególności w Kenii, będzie przestrzegał tego, ale jak coś takiego się dzieje, jak widać, że kot podchodzi do samochodu i chce się na niego tego, powinno się odjechać. No właśnie, na następnym zdjęciu mamy też scenę z takiego safari, mamy lwy przeskakujące i fotografów siedzących na samochodzie ze sprzętem.
opatulonych trochę. W pierwszej chwili, tak jak ci mówiłem, myślałem, że oni są tam w maseczkach w ogóle. To chyba ze względu na pył mają jakieś takie bandanki albo szaliki. No to wygląda, jakby były bardzo blisko te lwy, ale no to może być trochę złudzenie ze względu na teleobiektyw, przez kogoś użyty zapewne. Tak, tak. To znaczy tutaj akurat to było, ja to zdjęcie lubię. Nie lubię, nie pokazuję go za często, bo może być źle zrozumiane. Z wielu powodów. Z jednego powodu ktoś mi kiedyś zapytał, no ale Artur, zobacz, ustawiłeś samochód, że ci wszedł w kadr, nie? A to akurat ja, to nie było tak. Myśmy, to jest moja grupa, to jest jedna z mojej grupy. Moi przyjaciele tam akurat z Kanady, ze Stanów. I my jesteśmy, no ja robię to zdjęcie. I co tu się działo, to po lewej stronie samice upolowały guźca. No i ta samica, może widzisz tylko tam, akurat na końcu kadru widać czerwone troszeczkę. Tak. Ona ucieka z tym guźcem. No i jak to pan Lew przybiegł i zabrał tego, i chciał po prostu zabrać tego guźca. No i one tak wysprintowały i przed tym samochodem, ja miałem na tyle zimnej krwi, że zacząłem jechać ze swoim obiektywem i fotografować to. Widzę, że się pytają niektórzy, czym fotografuję. Moim podstawowym teraz, że tak powiem, safari sprzętem, który 50% zdjęć robię, to jest Nikon D5 i 180x400 zoom TC1.4, tak? I właśnie zrobiłem to zdjęcie i tak lubię to zdjęcie, bo wyszło nawet nieźle, to jest dosyć wcześnie rano. Dlaczego oni są opatuleni? Bo jest zimno. Jak się jedzie w czerwcu, w lipcu do Botswany, to rano potrafi być 4 stopnie. Jak się wchodzi w taki samochód, który jest dosyć nieopatulony, no to potrafi być zimno. No, kocyki widzę, zaopatrzenie, czapy porządne, prawie jak u nas w zimę. Tak. No dobrze. No podstawą jest, żeby się ubrać jak cebula, prawda? Bo o godzinie 9 się już te powiedzmy sobie kurteczki schodzą, do 10 już w ogóle jest się w t-shircie. No dobrze, dotarliśmy chyba do końca lwów. Przeskakujemy do kolejnej serii. O, i mamy takiego fikuśnego, sympatycznego zwierzaka, surykatkę, którą nawet jedną woziłeś albo nosiłeś. Ale do tego dojdziemy. Botswana nadal. Tak. I słońce chyba zachodzące. Tak, to jest też z Botswany. Jest taki system najstarych wielkich jezior, które są w tej chwili wyschnięte. One są sezonowe. Ten rejon nazywa się Makadi Gadi. Jest to niesamowity obszar, ponieważ jest bardzo, że tak powiem, ubogi w zwierzęta, w szczególności w czerwcu, lipcu, sierpniu. To jest akurat robione podczas tak zwanego zielonego sezonu, w styczniu. Także widzicie, zielone to są, bo trawa szybciutko, jak deszcze padają, to trawa szybciutko rośnie. No i te surykatki są no, niesamowicie przyjaznymi i fajnymi zwierzętami do fotografowania. Ciągle chodzą, są bardzo mobilne, ciężko jest fotografować. Nie wszystkie, oczywiście tutaj mówimy o surykatkach, które są tak zwane przyzwyczajone do ludzi, a przyzwyczajają je lokalni ludzie, którzy spędzają, powiedzmy sobie, z nimi codziennie przychodzą i z jedną rodziną siedzą przez cały dzień i powiedzmy sobie po roku taka rodzina może przyjąć, że tak powiem, gości.
i one nie uciekają, także to nie jest takie proste. Akurat wtedy, co to zdjęcie było robione, BBC było też w tym samym obozie jak my i kręciło jeden z odcinków dynastii o surykatkach. No, no i oczywiście to jest, to, surykatki są dowodzone przez alfa samice. I to jest alfa samica, ostatni, że tak powiem, rzut oka na mnie przed tym, jak zanurzyła się w dziurce, która, w norce, która jest tuż przed nią. Także ona czeka, aż wszyscy pójdą na noc i tak to jest zachodzące słońce, trochę palm tam może się przedziera. No, niesamowite zwierzęta. Ale chyba cię polubiły, a przynajmniej jedna z nich. Tak, tak, to jest tak, że jak się, bo bardzo często się leży, tak jak widzicie tutaj, to jest płaski teren i próbuje się coś z nimi zrobić, to akurat zdjęcie zrobił mi Tomek Szpila i one nie są, to są bardzo, powiedzmy sobie, mądre zwierzaczki, jak tylko zobaczą, że coś jest wyższego, w tym momencie może być to głowa jakiegoś, powiedzmy sobie, hominida, czyli człowieka, to ten, który akurat ma, jest obserwatorem, czyli jest odpowiedzialny za to, żeby się nic nie stało całej rodzinie, no to szuka najwyższego miejsca, wchodzi i ogląda, w szczególności się patrzy na... ojejku, jak się mówi, ptaki drapieżne, no i inne, powiedzmy sobie, naturalnych i wrogiem są kojoty, znaczy są szakale i powiedzmy sobie, no większe zwierzęta, nie, lwy jak przechodzą, to zdecydowanie surykatki są za małe, ale szakale, kobry i zwierzęta tego. No, znaczy, to, także to jest takie jedno ze zdjęć, które... Ja czasami się śmieję, że Nikon powinien mi zapłacić za reklamę tego zdjęcia. Kolejne zdjęcie i ja jeszcze więcej. Kolejna się pcha na ciebie. Tak, tak, one tak właśnie są aż tak ciekawe. Jak widzicie, ja tutaj mam, tu jest fajne zdjęcie też, bo pokazuję wam, że ja mam trzy puszki, każda ma inną tą. W ręku mam 24x70, tam jest 70x200, no i ta duża w powłoce to jest 180x400. Z wielu powodów. Jeden powód to jest możliwość szybkiego zmieniania, żeby można złapać jakiś kadr. Druga to jest to, że nie potrzebuję zmieniać, otwierać tego, a jednak puszcz czasami powoduje bardzo mocne zapylenie matrycy. I to są dwa główne powody, że Boże, trzy puszki z trzema obiektywami, które są na stałe prawie zamontowane na tym. Śmieszne. No dobra, to już chyba wszyscy sprzętowcy już chyba wszystko wiedzą, a teraz mamy jedyne zdjęcie takie, a może nie, nocne, coś mi się tak wydaje, zaraz wyświetlamy, sympatyczny mrównik Botswana. Tak. Tu jest właśnie jedna rzecz, że Botswanie, ponieważ są to prywatne koncesje, tam gdzie ja jeżdżę, nie są to parki narodowe, można jeździć w nocy. I w nocy jest oczywiście dużo zwierząt nocnych, które można tylko zobaczyć wtedy. No, jak się ma straszliwe szczęście, można je w dzień zobaczyć. Ten mrównik, mi zajęło 10 lat, żeby mrównika zobaczyć i to właśnie było w Botswanie też. Jak to się robi, to jest tak, że jedziemy samochodem, jeden to jest spotter, czyli ten, który świeci takim dosyć mocną lampą. Jedna zasada jest bardzo prosta, nie świeci się na zwierzęta kopytne, bo się je wtedy oślepia
świeci się tylko na zwierzęta nocne, czyli koty, no i na przykład mrównika, czy powiedzmy sobie hienę. Ja nawet nie wiem, jak po polsku ta hiena jest, ale ona się nazywa Artwolf. I wtedy można zrobić ich zdjęcia. Mrównik jest niesamowity, ponieważ ten zawodnik, przed tym jak żeśmy go spróbowali zrobić te zdjęcia, on się schował bardzo szybko i one potrafią kopać 1,5 metra w ciągu 5-7 sekund. To jest po prostu niewyobrażalne. Jak się mówi to tak zawsze się z przymrużeniem oka, a tam gadasz głupoty, ale jak się to zobaczy, to faktycznie jest to niesamowita koparka. No i wtedy właśnie w nocy też można zrobić zdjęcia. One fajnie wyglądają w czarno-białym, oddają tą, że tak powiem, to nie są, nie jest tak ciężko w sumie zrobić zdjęcia w nocy, bo te spotery, które mają przewodnicy, są dosyć mocne, także jest to ok. Jak się ta hiena nazywa, ta, o której mówię, nocna? Ja muszę sobie chyba wygooglować ją. Ona się nazywa Artwolf po angielsku. Ja zaraz ją znajdę, jak to jest po polsku. Protel grzywiasty. No dobra, mamy hipopotama, który wydaje się być sympatycznym, grzecznym, łagodnym, słodkim takim zwierzaczkiem, ale wiem, że no, bywa też i niebezpieczny i trzeba by być ostrożnym przy nim. Tak, jest to najniebezpieczniejsze zwierzę afrykańskie z prostych powodów, że jest ono bezkompromisowe. Jak się wpłynie na jego stanowisko. Czasami to stanowisko jest bardzo małe, w szczególności jak jest sucho. Więc te tak zwane jeziorka hipopotamowe, to przypuszczam, że wielu ze słuchających widziało na filmach, jak czasami jest setki czy tam dziesiątki ich jeden na drugim, ale nawet na takich małych strumieniach czy rzeczkach potrafi ich być dużo i one są niewidoczne. Drugą sprawą, dlaczego hipopotam jest bardzo niebezpieczny, on w nocy wychodzi z wody i idzie w kierunku traw, żeby po prostu jeść. I jak się stanie między hipopotamem a między a wodą, no to też potrafi być bardzo szybki i bardzo niebezpieczny. To jest robione z łódeczki, z takiego powiedzmy sobie kajaku, który się nazywa w Botswanie Mokoro. I myśmy tutaj, ciekawa historia jest, bo myśmy podpłynęli, myśmy widzieli, że te hipopotamy tam są. Oczywiście nie chcieliśmy płynąć, więc żeśmy zaparkowali Mokoro. Ja miałem wtedy czwórkę klientów. Chłopaki zaczęli robić gin and tonic, bo gin and tonic to jest tak zwany sundowner, jest to świetny drink, który się pije wieczorami przy zachodzącym słońcu. I tak stwierdziliśmy, że może samiec, który jest szefem tego małego, powiedzmy sobie, dołku na tym strumieniu, pokaże, co on znaczy. No i tak się zdarzyło, on się zaczął nagle wyłaniać. Gin and tonic poszedł do wody w moim przypadku i zacząłem strzelać i właśnie takie zdjęcie, gdzie on po prostu pokazuje, że on jest szefem tutaj. I widzicie, zresztą słońce jest dosyć ciepłe, ono już takie zachodzące było i tak właśnie, tak się ładny aktor. Była bardzo ładna scena i aktor zagrał tak jak się wymarzyło. No piękne zdjęcie. Dobra. Mamy tu zwierzaka w wodzie i na następnej fotografii, którą ja tu pokażę, mamy zwierzaki koło wody, a na wodzie mamy fotografujących, ale co fotografują, to zaraz będzie widać. O, proszę bardzo, mamy parę w kajaku i mamy słonie, co oznacza, że przechodzimy do tychże wspaniałych zdjęć i zatrzymamy się tu na chwilę, bo Artur je uwielbia.
Tak, to jest też tak troszeczkę od kuchni. To jest zdjęcie zrobione iPhone'em, w ogóle nieobrobione. Tu akurat jest to w Zimbabwe, w Parku Narodowym Manapuls. To jest jeden z tych też wyjazdów, gdzie ja pojechałem jako uczestnik. No i jednym z możliwości jest, że można takimi kajakami, jak widzicie, się wybrać na Zambezi. Zambezi jest to jedna z większych afrykańskich rzek. Potężna, oczywiście trzeba uważać na krokodyle, na hipopotamy, o których żeśmy mówili. Nawet fajnie, śmieszna była sytuacja, bo ja byłem w ostatnim kajaku moja żona była z kimś tam innym w kajaku przede mną i mieliśmy sytuację, gdzie krokodyl dwa razy atakował kajak i walił w kajak. Oczywiście nic się nie stało, bo kajak jest jednak dosyć duży. Krokodyle to nie są te nilowe, kilkumetrowe, ale ma to swój taki dreszczyk, że tak powiem. No i tutaj jedną z tych atrakcji to jest to, że można właśnie podjeżdżać, powiedzmy sobie, pod słonie, które przychodzą na środek Zambezi i się pasą w środku dnia i robić te takie unikalne zdjęcia z niskiego poziomu, z dosyć niedaleka, że tak powiem. Ze słoniami to ja mam taki romans, tutaj myśmy z Ilkiem rozmawiali wcześniej, że ja miałem bardzo długie lata, miałem problemy z fotografowaniem słoni. Po prostu to jest tak, jak zrobić dobre fotografie krowy. Ja to tak zawsze porównuję, może to jest nie tak, ale takie jest moje porównanie i z tym się, powiedzmy sobie, trzymam. Ale w końcu nastąpił przełom i zacząłem, czym bardziej, że tu znowu mówimy o tej empatii, czym bardziej z tymi słoniami próbowałem je zrozumieć, czym bardziej je poznawałem, tym bardziej popadałem w taką, że tak powiem, miłość z tymi zwierzętami. One są niesamowicie inteligentne, są oczywiście bardzo niebezpieczne, jeśli się ich nie zna, ale tutaj właśnie ta empatia wchodzi w grę. Czym bardziej się poznaje zwierzęta, tym bardziej można po prostu odczytywać ich ruchy, odczytywać, co one robią, jak się zachowują. No i tutaj akurat moja żona mi zrobiła iPhone'em też zdjęcie. Jak widzicie, to jest zrobione z poziomu ziemi. Bardzo duży, około 50-letni, ten słoń ma około 48 lat w tej chwili. Ciosacz, po angielsku nazywa się Tusker. No i jest to niesamowite wrażenie, jak można być na ziemi tak blisko, tak potężnego zwierzaka, a jednocześnie czuć ten respekt, ale zarazem brak bariery prawie. No, jako fotograf to się można zapomnieć, także to warto mieć kogoś, kto pociągnie czasami za koszulę, uważaj, nie za blisko. Tu z jakąś gałązką walczy, chyba ją zgryza sobie. A na kolejnym widzimy tyralierę, pewnie twoich studentów, uczestników wyprawy. To znowu te zdjęcia od kuchni, to większość jest mojej żony. To jest, jak ze mną jeździ, to jest też zrobione z tyłu. To jest nad jeziorem Kariba, też w Zimbabwe. Jest to sztuczne jezioro, które zalało bardzo dużą część, powiedzmy sobie, Zimbabwe. I powstał, po tej stronie, gdzie my jesteśmy, powstał park narodowy, który się nazywa Matusadona. I wzdłuż brzegów tego jeziora, jak widzicie, są drzewa, które są po prostu reliktami drzew, dają taką świetną, że tak powiem, perspektywę czasami. No i jak się zdarzy taki moment, że jest fajny zachód słońca i słonie przyjdą, żeby sobie pojeść tam, no to oczywiście wszyscy, którzy mają aparaty, czekają na ten moment, ustawiają się i zaczynają focić. Tutaj większość nas miała w tym momencie 70x200, czyli dosyć mały zoom, żeby właśnie robić te, powiedzmy sobie, większe ujęcia, gdzie można złapać i tył, i całą atmosferę tych słoni pomiędzy tymi drzewami, takie, powiedzmy, jak to się nazywa, silhuet. Sylwetki.
Sylwetki, tak. Okej, dobra, to zobaczmy słonie, bo trochę się rozgadaliśmy, a to już ponad godzina za nami, a my jeszcze zaczynamy w zasadzie słonie, więc czas na nie. Pierwsze piękne z całą jakąś dużą taką grupą, gromadą i słońcem znowu chyba zachodzącym. Wschód. Nie, o. Wschód. Wschody chyba są rzadziej jednak wykorzystywane fotograficznie w Afryce, czy nie? Różnie to bywa, nie? Ja personalnie uwielbiam poranki i lubię, jak, że tak powiem, jak się złapie aktorów na fajnej scenie. No ale to nie zawsze tak jest, nie? Czasami się jeździ całe poranki i nic nie ma. To jest akurat w Parku Narodowym Amboseli w Kenii, który jest jednym z moich bardziej ulubionych parków. Jeszcze nie tak zajechanym przez turystów jak Masai Mara, chociaż robi się to coraz bardziej. Jest to Królestwo Słoni. No oczywiście jak się Kilimandżaro odsłoni spoza chmur, no to można niesamowite zrobić zdjęcia słoni na tle Kilimandżaro, czy jakichkolwiek zwierząt na tle Kilimandżaro. Ja wciąż, to zdjęcie jest przede mną, mam kilka, ale to nie są zdjęcia, które ja jestem zadowolony, no ale generalnie jest to fajna sprawa. No i tutaj żeśmy rozmawiali z Agnieszką właśnie Florczyk o tym, co jest, powiedzmy sobie, ważne w Afryce. W Afryce bardzo ważnym elementem, który daje tą efekt potrójności czy 3D, to jest kurz. No i one jak jedzą, to one bardzo często właśnie nogami, że tak powiem, trawę z tylko górną część trawy ścierają i przez to też wprowadzają, że kurz się podnosi. I wtedy jest ten taki fajny efekt właśnie, jak w Polsce na przykład z mgłami. Tak. Przeskoczyłem, widzę, że trzy zdjęcia, w tym jedno, które chyba powstało w czasie tej powiedzmy w cudzysłowie sesji z tymi uczestnikami pleneru. Tak mi wygląda, że to wtedy było robione, co to poprzednie. I tak. Tu mamy właśnie te piękne sylwetki. To jest dokładnie wtedy robione. Duży i mały. Na następnym mamy Zimbabwe znowu i mamy słonia idącego w twoją stronę, między drzewami, trochę inne otoczenie. Tak, no Mana Pulse to jest taki specjalny park narodowy, ja go bardzo lubię z wielu powodów. Z jednego powodu, że można z samochodu robić zdjęcia, czyli to zdjęcie jest robione z ziemi. Jest to ten las akacjowy, który tam jest, wprowadza taki bardzo ciekawy, niebieskawą mgiełkę, w szczególności we wrześniu, październiku. Także kolorystycznie jest to niesamowita sprawa. No to te zdjęcie, które mam za sobą, to też jest z tego okresu. No i to jest akurat słoń, którego nasz przewodnik nie znał. Jest to słoń, który przyszedł gdzieś do Many. Myśmy go zrobili zdjęcia z dosyć dużej odległości, to jest przy Ogniskowej 500 i żeśmy musieli wsiąść do samochodu z powrotem. To jest dosyć późno robione zdjęcie, ale ja je lubię, ponieważ pokazuje ten właśnie akacjowy las, który daje tą niesamowitą atmosferę plus ten taki niebieski odcień powietrza, który to widać w szczególności rano. Czarno-białe, piękne zdjęcie z chmurami. Tak, to jest zdjęcie, które jest wyczekane. To jest to jedno z tych zdjęć wyreżyserowane. To było w czasie COVID, w czasie no, w środku COVID-u, bo to był sierpień 2020. Tanzania wpuszczała, ja szybciutko, że tak powiem, się pozbierałem, poleciałem. Już byłem w Polsce wtedy, już wróciliśmy do Polski i byłem generalnie sam w północnym Serengeti podczas przepraw, wtedy pojechałem na przeprawy. No i tutaj oczywiście to zdjęcie bez tego huraganu, który się tworzy poza tymi słoniami, to ono może tak nie gra.
Ale to jest jedno z tych zdjęć, które ja właśnie, tak jak mówię, że i taka jest moja rada, że lepiej czasami poczekać, wyreżyserować. Jak się wszystko zgra, to może być niezłe ujęcie. Myśmy tutaj stanęli, zaparkowali samochód niżej, to była jest taka mała skarpa. Myśmy nisko zaparkowali, więc one są na moim, że tak powiem, na mojej wysokości. Ten front się budował, te słonie były może jakieś 600-700 metrów od nas, więc pozwoliliśmy im iść w naszym kierunku i one akurat poszły w naszym kierunku, co było niesamowite. No, chmury były, no ale oczywiście co się stało, to przez moment chmury odkryły słońce i słońce zaświeciło na te słonie, dając właśnie ten taki trójwymiarowość tego. To jest jedno z tych, ktoś mnie się zapytał kiedyś na spotkaniu, ile klatek tutaj strzeliłem i tu jest chyba tylko 10 klatek, tu jest tylko jedno przyciśnięcie, chyba jedna albo dwie sekundy i słońce zaszło i się wszystko zrobiło płasko. Na kolejnym mamy pełnię, też grupa słoni. No tak, tutaj właśnie trzeba po prostu zacząć, jak mówię, to jest mój rozwój, to jest z Parku Narodowego Tsavo w Kenii, który jest też bardzo ciekawy. No jak te słonie robić? No tutaj akurat było, późno była pełnia i te słonie sobie, myśmy już jechali z powrotem do Park Narodowy, przypominam, powinniśmy być już w kampie, no ale jeszcze jest dosyć jasno. Powiedzmy sobie jasno na D5, na Nikona D5. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zrobić zdjęcie z drogi zresztą, bo w parkach narodowych nie można jeździć poza drogami. To jedne, co jest ciekawe tutaj, zwracam waszą uwagę, że jest sporo osobników, które nie mają ciosów. Jest to wynik, jest dużo literatury na ten temat w tej chwili, są to zmiany genetyczne, które słonie, że tak powiem, reagują przez ostatnie 30 lat na kłusownictwo i w szczególności jest to bardzo widoczne w Mozambiku w tej chwili, ale też w niektórych populacjach słoni, które były narażone przez ostatnie 30-40 lat na kłusownictwo. I takim zachowaniem, to jest genetyka w czasie naszego życia, po prostu zaczynają, że no nie ma ciosów. No i tak to właśnie wygląda. A one są odcinane dla bezpieczeństwa ich czasami, czy nie? Nie, to genetycznie. One po prostu, słoń afrykański, każdy słoń kiedyś miał ciosy. Jako obrona genetycznie samice przestały, znaczy coś nastąpiło w genetyce ich, że produkują po prostu nowe słonie bez ciosu. Ciosy nie wyrastają. To ciekawe. No muszę poczytać na ten temat. No dobrze, potem mamy to, które nam się wyświetliło poza kolejnością. No i właśnie tu jest taki niesamowity słoń z ogromnymi ciosami, które na pewno troszeczkę ważą. Ciekaw jestem, w jaki sposób to on równoważy głową ten fakt i ruch. To jest takie ujęcie właśnie, że to jest w ogóle piękny słoń, on ma na imię, to jest Amozeli też, on ma na imię Tolstoy. Te wszystkie 50-latki w tej chwili są bardzo mocno obserwowane. One nie wszystkie mają obroże, niektóre z nich mają z GPS-em, ale oczywiście ze względu na kłusownictwo i wszystko inne, co się niestety źle dzieje, wiele z tych słoni po prostu jest numerowanych. Wszelkie te, powiedzmy sobie, 40 lat plus mają albo jakieś imię, albo mają numer. Są dosyć mocno obserwowane przez rangersów. No jest to niesamowity słoń. On pozwolił nam, jak widzicie, za jego okiem widać taką ciemną plamę. To jest jeden i na tylnej nodze, jak zobaczycie między kłami, na ostatniej tylnej nodze, która jest widoczna, ona jest mokra. Ten osobnik jest męski rój. Ja wciąż nie znalazłem odpowiednika polskiego na to. To się po angielsku nazywa MUST. M-U-S-T-H.
I generalnie rzecz biorąc, jak osobnik jest w must, to się do niego, to powinno się go objeżdżać dosyć daleko. Jakkolwiek ten akurat Tolstoj jest znany, że jest bardzo spokojnym słoniem, to jest z tego też, że on ma 50 lat, on ma potężne ciosy, czuje się bezpiecznie i swobodnie w Parku Narodowym, no i można zrobić te zdjęcia troszeczkę bliższe. To jest zdjęcie zrobione ogniskową, tu akurat miałem aparat, miałem zoom 24x70, ta ogniskowa tutaj jest chyba 60 albo coś takiego. Także jest dosyć niedaleko. On po prostu się obracał i dlatego jest takie ujęcie troszeczkę jakby niby agresywne, ale on w ogóle nie jest agresywny. Bardzo piękne. Dobrze, trochę je przybliżyłem tu też. A potem mamy takiego bardzo dziwnego słonia kolorowego. Ja już coś pamiętam z twojej opowieści tutaj obok na wystawie o nim, ale... Tak. To jest też z Parku Narodowego Tsavo. Tsavo jest interesujące, bo Tsavo jest, ma te gleby laterytowe, które są takie czerwone, czy powiedzmy sobie rude, dosyć bogate. I te słonie oczywiście jako części ich kosmetyki, one się tą glebą, tym kurzem czerwonym, czy tam rudym obsypują, co nawet widoczne jest na ciosach. No tutaj akurat byliśmy zaparkowani przy wodopoju, plus tam było dosyć dużo błota i on przyszedł tutaj sobie tak fajnie, znaczy słonie w ogóle przychodziły, ale ten miał dosyć duże ciosy i on zaczął się obsypywać tym błotem. To, tam nie ma zamiany, ktoś mnie tam pytał, czy jest zamiana, czy ja zamieniłem niebo. Ono nie jest zamienione, jak tam się przyjrzycie, to widać chmury. Ale akurat było takie blade, nie było słońca, nie było niebieskiego, czyli generalnie ten tył nie był interesujący, ale tutaj dlatego też jest następna sprawa, że czasami warto nie fotografować całe zwierzę, tylko się skoncentrować na jakimś aspekcie tego, może portret, może kawałek tylko części ciała. No i jak on zaczął wyrzucać, no to ja się tak przygotowałem na to, żeby złapać to, jak on tą trąbę będzie miał może podniesioną. No akurat wszystko zagrało. To jest pełna klatka. Może to jest 95% kadru. Ja tam troszeczkę tylko obciąłem po prawej. No i wyszło takie zdjęcie, które ja lubię, bo te kontrasty. Bardzo, bardzo nietypowe. Potwierdzam, u mnie na monitorze widać, że to jest niebo. To nie jest biały ekran w tle. No tak, niesamowity. Ale pozuje ci pięknie, jak model jakiś albo modelka. Dobrze, i teraz zobaczmy, co my mamy dalej. Czy to już ostatnie? Nie, jeszcze jest w strasznym błocku, jeszcze jakieś porobiłeś. I z bardzo krótkimi ciosami, albo to taka perspektywa jest. Tak, to jest zrobione z czatowni. Także tutaj też je umieściłem, ponieważ to jest dziki słoń kompletnie. To jest Zimbabwe. W niektórych przypadkach można znaleźć czatownię. Niektóre z kampów afrykańskich zaczynałem budować czatownie, żeby można właśnie takie zdjęcia zrobić ogniskową 28 czy tam 30, gdzie normalnie by nie można było zrobić z dzikim słoniem. To jest zachód słońca, jest po lewej stronie, powolutku zapada i to jest, one przychodzą po południu, żeby, bo to było w październiku, więc jest okres suchy, przychodziły, żeby się napić wody i tak dalej. No i zawsze właśnie jednym z aspektów, żeby słonie przybliżyć do nas, to jest właśnie pokazać ich wielkość. No i oczywiście, żeby pokazać ich wielkość, trzeba je z dołu, z poziomu zero fotografować, szerokie kąty próbować robić, no ale to nie jest takie proste, no, ale jak ma się możliwość, no to wychodzą właśnie tego typu ujęcia. Ja to,
Ja personalnie lubię to ujęcie. Może te ciosy jakby były większe, by były fajniejsze, ale wciąż jest taka intymność i takie o, w końcu cię widzę. No i pamiętajcie, słonie mają absolutnie beznadziejny wzrok. To jest wszystko, wszystko jest w trąbie, czyli jest no, węch jest bardzo ważny u nich. Ania się pytała, czy słonie są bez ciosów są bardziej niebezpieczne, czy są tak samo niebezpieczne jak z ciosami. To wszystko jest o ich. Znaczy generalnie jak słoń atakuje, to słoń ma głowę do dołu. I one nie to, że biorą na ciosy, tylko one po prostu przeciwnika próbują najpierw walnąć głową, którą do dołu pochylają. No i nogami zadeptać. No tak to wygląda. Zdarza się, że są atakowane przez koty, na przykład większe lwy, czy tylko jakieś chore osobniki, młodsze? Czy wtedy im się przydają? O nie, nie. No, są stada lwów, które się specjalizują w słoniach. W niektórych parkach Zimbabwe, w Botswanie, w rejonach Savuti. To wszystko zależy od tego, czy... Znaczy, każde zwierzę jest oportunistyczne, tak samo zresztą jak my jesteśmy oportunistami. Czyli generalnie dla lwa słoń jest bardzo niewygodnym, że tak powiem, jedzeniem, chociaż jest dużym jedzeniem. No, także lwy tylko atakują słonie, jeśli to jest no, faktycznie albo się tam powiedzmy sobie mały odłączył od stada, albo jest okres suszy, że nie ma innego jedzenia, no to wtedy będą się no, szły za słoniami, tak. No, ta fotka, która tam była, akurat ta karawana, to jest, no oczywiście tu jest, ja niedawno wygrałem konkurs w Afryce, Wilderness Safaris, fotografa roku, tą fotką zdobyłem, nie tą, tylko tą poprzednią. No jest to fotka, którą ja sobie wymarzyłem. Ja przez lata próbowałem zrobić takie zdjęcie właśnie w Ambozeli. Prawdę mówiąc, pojechałem właśnie z Federico po to, bo miał taką wycieczkę urządzoną właśnie na słonie. Mi się samemu nie chciało tego robić i pojechałem z nim na to. I czasami one się decydują, żeby przejść przez to suche jezioro, czasami nie. No ale tutaj akurat się zaczęły zbierać po lewej stronie tego kadru i powoli zaczęły się gromadzić i iść. To nie jest łatwe w ocenie, ponieważ jest to dosyć, znaczy wygląda tutaj może dosyć jasno, ale to jest wszystko przeciwko słońcu. To już jest grubo po 6 godzinie, po 18. Słońce bardzo szybko ucieka za chmury. Także są to wysokie ISO, krótkie czasy. Ja jestem jeszcze z niego też bardzo zadowolony, ponieważ jest to moja tranzycja do systemu bezlusterkowego. To jest robione Z6-2, to jest bezlusterkowcem już robione i też obiektywem bezlusterkowym. No to jest inna strona na to, jeśli ktoś chce porozmawiać na ten temat, to zapraszam na prywatną rozmowę, no ale że tak powiem, z niecierpliwością czekam na mój Z9. Żeby przejść już kompletnie do bezlusterkowców w ciągu następnego roku czy dwóch. Piękne zdjęcie, gratuluję. Dopominał się ktoś o nie wcześniej, nic nie pisałem, ale tak miało być i jest. No i dobrze, i jeszcze tu mamy jedno zdjęcie ze słoniami nad wodą i znów boję się ryzykować, czy to wschód, czy zachód. Wygląda mi na zachód. Zachód. I... Trąba, powiększenie na trąbę. Słoń. To zdjęcie, ja osobiście uwielbiam to zdjęcie. To znaczy to zdjęcie ja też próbowałem przez lata robić, bo tutaj jest bardzo dużo, to zdjęcie bardzo dużo mówi o zachowaniu zdjęć słoni i jak mądre one są.
Bo co ono pokazuje? Ono pokazuje, jak ta trąba idzie tylko po tym górnym, powiedzmy sobie, centymetrze dwóch wody, która jest najbardziej natleniona, ponieważ ten cały zbiorniki, jak jest cieplej i cieplej, czyli one wysychają i się robią coraz bardziej toksyczne. Tu akurat w tym, nad którym żeśmy siedzieli, to było też z hipciami, więc te hipcie też robią swoje dla toksyczności tego malutkiego zbiornika. I prawdę mówiąc, spędziłem kilka lat, żeby właśnie uchwycić taką. Myśmy wysiedli z samochodu, byliśmy poniżej samochodu na ziemi i złapałem to, żeby zobaczyć, żeby właśnie ten moment, jak one piją, że to nie jest wszystko, to nie jest tak, że przychodzą, walą te trąby i zaczynają. Czasami tak jest, jak jest czysto, ale tu jest akurat, jest to bardzo, bardzo niesamowite, że tak powiem, zjawisko, jak one idą i tak tymi trąbami po wodzie muskają godzinami, znaczy minutami, nie? Bo to cały czas się zmieniają. No dobrze, przechodzimy do następnej serii, aczkolwiek tu chyba ja wybiorę z tego dwa zdjęcia i pierwsze to jest takie bardzo piękne z impalą, o którym lubisz opowiadać, to ja wiem, już wyświetlam, taka malutka impala, a ponoć impali się już w ogóle nie fotografuje w Afryce. Bo jest ich tak dużo i są tak pospolite chyba, tak? Tak. One się nazywają McDonaldy buszu. Ze względu na, jak się patrzy na ich pupy, to mają takie czarne paski, które przypominają M. No ale to akurat zdjęcie zdobyło mi dosyć kilka nagród, jest dosyć nagrodzone. Ja je też osobiście bardzo lubię, jest to Mana Pulse. I był to ten moment, gdzie właśnie jechaliśmy samochodem, zobaczyliśmy to słońce przez ten akacjowy las. Więc wyskoczyliśmy z samochodu, ustawiliśmy się, tylko nic nie było tam. No i jeszcze do tego samochód przejechał zaraz obok, po lewej stronie tego zdjęcia, wzniecił trochę kurzu, dodając tej trójwymiarowości. I teraz wszyscy stoimy tam i tam, gdzie jest słoń, gdzie jest lew? Oczywiście piękna scena, piękne, że tak powiem, wszystko gotowe, tylko aktorów nie ma. No i nagle ta impala tak wyszła. Ja tak zauważyłem, że wszyscy tak, o kurde, impala. A ja zacząłem po prostu focić tą impalę i ona się tylko na moment odwróciła do nas. To są dokładnie, to było może 5, 6, 7 kadrów. Z powrotem się odwróciła i odeszła. No ja personalnie lubiłem, to było nas 6 fotografów. Ja mam to zdjęcie, ponieważ no i coś mnie ujęło w tym. Ja pomyślałem sobie w tym momencie, jak mam zrobić zdjęcie impali, to będzie zdjęcie. No i jakoś tak wyszło. Bardzo dobry podział, rytm. Można tu się doszukać wielu zasad klasycznych, pięknych. Dobra, przechodzimy już do ostatniego folderu, przeskakujemy, żeby nie zanudzić wszystkich. I teraz, właśnie, mamy szympansa. To jest szympans Kibale, Uganda, rok 2019. Tak, no kilka przynajmniej zdjęć, to znaczy chyba mamy tam 2 albo 3 naczelnych. Naczelne to jest kompletnie inna bajka. Czekam, teraz mamy wycieczkę znowu do Ugandy w maju. No i nie mogę się doczekać, żeby znowu powrócić do naczelnych. Spotkanie z tymi powiedzmy sobie kuzynami Homo sapiens jest niesamowite. Szympansy mają ponad 99%, znaczy oba szympansy i goryle górskie mają ponad 99% ludzkiego DNA. Oczywiście coś nas dzieli, ale one są omnivorami, czyli jedzą wszystko żerne. I zielone wszystko i zwierzęta. Powiedzmy sobie, żyją w dużych komunach, nie w rodzinach.
No i są bardzo mobilne te zwierzęta. Jest to niesamowite przeżycie, żeby je fotografować. Wciąż czekam na ujęcia, które będę chciał, będę bardzo mi się podobało, ale samo przeżycie, żeby bycia z nimi, obcowania z nimi jest czymś niesamowitym, no i wyczekuję, żeby z powrotem wrócić do tego, żeby je zobaczyć i pobyć kolejne dłużej. Zdjęcie troszkę nietypowe, duże zbliżenie na rękę, na dłoń szympansią. Możemy zobaczyć, jak paznokcie wyglądają. Tak, ja to zdjęcie generalnie zostawiam bez żadnych komentarzy. Ja czasami nazywam je empatia, dlatego że jak się zna dystans, to można do nich bardzo blisko podejść, można zobaczyć. Jest to jedna z tych rzeczy, która uważam, że nie potrzeba, nie musi być tak, jak są z trąbą. Ono mówi wszystko. Ja nie będę mówił, co ono dla mnie oznacza, to ja po prostu zostawiam je bez komentarzy dla ludzi, którzy oglądają i tyle. No dobrze. I kolejne. Aha. To, które do banera wybrałem nawet też. Też dużo mówiące. A to jest goryl wódzki, tak, no to jest akurat samica, no ona była matką takiego malutkiego 7-tygodniowego, 7-8 tygodni malucha, którego tutaj nie widać, dosyć się chowała z nim, ale w pewnym momencie myśmy stali tak, jak się przebywa wśród goryli górskich czy szympansów. Jest to bardzo restrykcyjne, znaczy restrykcyjne w ten sposób, że ma się pewien ograniczony czas, nie można do nich podchodzić, w pewnym momencie się staje i się pozwala im operować wokół grupy. No i ona się tak po prostu tak położyła i tak się zaczęła patrzeć na mnie i mnie to tak strasznie ujęło. W szczególności jeśli się wie, że te zwierzęta prawie były 15-20 lat temu na wyginięciu kompletnym, było ich kilkaset sztuk tylko. Dzięki niesamowitym, mądrym podejściom rządu Ugandy i Rwandy, no niestety Kongo jest wciąż w kompletnym, no jak się mówi, mess po angielsku, w bałaganie, tak, ale ich ostatni cenzus goryli górskich pokazał, że jest ich ponad 1000, więc jest to jedna z tych świetnych historii, że potrafimy te naczelne uchronić. To pierwsze zdjęcie, powiem szczerze, z przeprawą przez rzekę Serengeti przypomina mi fotografie, które ja widziałem już dość dawno. Teraz musiałbym sięgnąć do kalendarzy, które mam w piwnicy. Nie wiem, czy kojarzysz takiego fotografa, bardzo znanego kiedyś w Polsce, Tomasz Gudzowaty, który zdobył chyba 8 nagród w konkursie WordPress Photo. I to było ze 20, może 22 lata temu. Ja jeszcze mam te kalendarze, które on mi przysyłał z takimi bardzo wielkimi fotografiami wykonywanymi na kliszy. On chyba gdzieś tak do 2015 był bardzo aktywny i tych nagród mnóstwo zdobywał. Potem się, zdaje się, wyprowadził, ale chyba ma wykłady w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim i troszkę może już mniej tą fotografuje w krańską przyrodę, ale pamiętam, że były tam takie ujęcia i robiły szalone wrażenie, takie przeogromne kalendarze, które miały chyba 100 na 70. I tutaj dochodzę do takiego pytania, czy nie planujesz jakiegoś kalendarza, albo albumu, albo czegoś, bo tą kolekcję masz już dość imponującą. Trudne pytania, wiem. To znaczy, tak. To znaczy, pierwsza odpowiedź tak, ja znam, ten Gzowat napisał nawet, znaczy zrobił książkę chyba na temat tego, to był jeden z jego reportaży. On pojechał do Serengeti, żeby zrobić reportaż. Jedno ze zdjęć
gepardami nad Małą Impalą, nawet dosyć wysoko, nagrodę na jakąś zdobyło. Weapons Photo, lekcja zabijania, to się chyba nazywało w Polsce jakoś tak. Tak. Przyznam się szczerze, że ja nie wiedziałem o nim, dopóki nie przyjechałem tutaj. Także te zdjęcia wszystkie powstały przed tym, jak ja wiedziałem o tym, że taki fotograf polski istnieje. No ale oczywiście on się przede wszystkim robi, że tak powiem, reportażowy, nie? A ten reportaż z Serengeti był świetny. No ale przejdźmy teraz do albumu. To znaczy, ja generalnie kalendarzy, to jest taka dyskusja z tym kalendarzem, ja nie będę w to wchodził, ale kalendarzy nie robię z tego powodu, że coraz mniej ludzi wiesza kalendarze. A jeśli chodzi o album, to ja jestem bardzo mocnym krytykiem swojej pracy, chyba największym krytykiem z tego, co ja robię. I ja uważam, że ja jeszcze nie jestem gotowy do tego, żeby zrobić album. Trzymam tu kciuki i pewnie liczne grono widzów też i sympatyków. No i cóż, no to czekamy. Dobrze, to teraz porozmawiajmy jeszcze o tej fotografii. Ile razy trzeba tam pojechać, żeby zrobić takie zdjęcie? Można i 10 razy jeździć i takiego zdjęcia nie zrobić. To jest naprawdę... Ja wam powiem tyle, że w 2019 byliśmy we dwóch, Tomek Szpila też był ze mną akurat, bo ja wtedy pojechałem, żeby robić scouting trip i mieliśmy niesamowite zjawiska, no i później ja pojechałem sam na 10 dni w 2020 w czasie COVID-u i miałem tylko kilka przejść, no i tak to wygląda. Trzeba być, znaczy tak jak w każdym aspekcie fotografii przyrodniczej, trzeba mieć szczęście, no i tyle. Jasne, że możemy jechać w dobrym terminie, w którym zazwyczaj one przechodzą, możemy mieć dobry sprzęt i tak dalej, ale może być mokro na przykład. Myśmy mieli chyba 4 czy 5 przejść wtedy po deszczu, i nie było efektu tego trójwymiarowości, nie było tego kurzu podnoszonego i te zdjęcia kompletnie inaczej wyglądają. Mogą gnu przechodzić w środku dnia ze słońcem walącym pod kątem 90 stopni i też będzie ograniczone, co można zrobić. Więc tutaj no, to odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Można pojechać raz i zrobić, a można jeździć 10 razy i nie zrobić. Okej, kolejne, niesamowita masa gnu, prawie że sylwetkowe zdjęcie. No to jest właśnie to, gdzie to jest jeden z tych przykładów, gdzie ktoś mi kiedyś powiedział, jeden z zachodnich znanych fotografów przyrody, że nigdy nie można położyć aparatu, że zawsze nie ma złego światła, zawsze nawet z najgorszego ujęcia można coś wyciągnąć. To jest właśnie jeden z tych przykładów, gdzie ustawiliśmy się samochodem, mieliśmy podjechać tam, gdzie chcieliśmy. Samochód nie podjechał, bo nas inne auta wyprzedziły. To jest troszeczkę, tam może być czasami na tych przejściach jest trochę cyrku. No samochód i nie mieliśmy, w końcu żeśmy w sumie ugrzęźli, bo koło się zablokowało na takim kamieniu. Bardzo niecenzuralne słów, kilka poszło, no ale tak się patrzymy, słońce jest dosyć wysoko, no ale tego kurzu one tak podniosły dużo i tak zaczęliśmy patrzeć na to, ja podniosłem aparat, mówię, jejku, to jest niesamowita sprawa, bo to wygląda jak piekło, no inferno, nie? I w sumie wyszły takie zdjęcia, także to jest jeden z tych przykładów, że nawet czasami w sytuacjach beznadziejnych można zrobić ciekawe ujęcia i to jest moja, powiedzmy sobie, takie posłanie dla fotografów. Nigdy, nawet jak myślicie, że to jest słońce już, to światło nie jest takie jak trzeba, to może być, nie? No, dziwne. Słońce nie jest takie jak trzeba, a efekty wspaniałe. Dobra. I tu mamy skok do wody, niesamowity.
i znowu tumany kurzu. I zdaje się, że to zdjęcie też chyba gdzieś było nagrodzone, czy mi się zdaje? Tak, to zdjęcie w tym roku na takie było dosyć śmieszne, bo ja nawet nie wiedziałem, bo to ono zrobiło tam jakiś finał w takim environmental konkursie. No i później zobaczyłem, że jest National Geographic, jest na online, nie? No a to jest zdjęcie covidowe. To jest jedno z tych zdjęć, że no dobra, no 10 dni codziennie, kupa kilometrów przejechanych i tak dalej. No i w końcu one przyszły raz, a przyszły dobrze. No. Niesamowite. Tak, to zdjęcie to jest takie, z takiego bardzo specjalnego przejścia. Tu akurat to, co się stało, to nikogo, żadnego samochodu nie było. To było ostatni poranek. Zresztą chyba masz jeszcze tam to z żyrafą, to jest tego samego, więc ja tylko opowiem. Myśmy rano pojechali przed świtem popatrzeć się, czy jakaś akcja w Lwach się robi. Później tak około 6:30 Lwów nie było, więc żeśmy zjechali nad rzekę, bo o 10:00 mieliśmy samolot. Już mieliśmy wracać do Aruszy na powrót do kraju. No i tak zaczęliśmy jechać wzdłuż rzeki. Zazwyczaj jak się jedzie na safari i się nie ma prywatnego samochodu, czyli nie jest się w prywatnej grupie, no to trzeba, że tak powiem, obcować z tym, obserwować warunki, jakie są dla ludzi, dla reszty. No i powiedzmy sobie, jak jest dwie osoby, oni zrzucają te 6 osób w jeden samochód, no i wtedy oczywiście śniadanie jest o 7:00, wyjazd jest o 7:45. Czasami się ludzie pytają, po co się robi, dlaczego ja muszę jechać na fotowyprawę. No właśnie dlatego. Fotowyprawy się mają to do siebie, że my mamy swój samochód, my możemy wyjechać wtedy, kiedy chcemy, my nie musimy jeść w kampie, my możemy sobie, no bo jak fotograf, w szczególności w Afryce, myśli, żeby jeść o 7:00 rano, jak słońce jest najlepsze, śniadanie, no to oczywiście to jest taki oksymoron, nie? No i to jest właśnie jeden z tych, to było 7:20, 7:15, słoneczko jest bardzo lekkie, no i te gnu zdecydowały się przechodzić bardzo spokojnie, jak widzicie, nie ma tu skoków i tak dalej, ale jest to taka atmosfera spokoju, mistyczności, no i najważniejsze, że nie było żadnego samochodu oprócz naszych. Czyli tylko jeden samochód, dwie osoby, tylko nas dwóch ma zdjęcia z tego przejścia. Wspominałeś jeszcze o zdjęciu z żyrafą. Tak, to jest szeroki kadr z tego, co wyście widzieli tam wcześniej. To jest zdjęcie, które no, to mi też dosyć dużo nagród zdobyło. Jest to zdjęcie dosyć niesamowite. Normalnie żyrafy są bardzo płoche. One jakby były samochody, one by nigdy nie były w środku rzeki. No i oczywiście to, że ta żyrafa przechodziła i te gnu zaczęły w tym samym czasie biec. Ta żyrafa generalnie, że tak powiem, sprowokowała to, że one zaczęły tak wcześnie. One zazwyczaj nie przechodzą o 7:30, czy tam o 7:15. One czekają do 10:00, 11:00, wtedy są przejścia. No a ona właśnie sprowokowała to przejście, więc to było niesamowite 10-15 minut. I to jedno z najlepszych przeżyć fotograficznych i w ogóle jako takich, jakie miałem. W północnym Serengeti one przekraczają rzekę od końca czerwca do powiedzmy sobie końca sierpnia w stronę Kenii i one wracają później wszyscy jadą do Masai Mara, żeby je fotografować i wracają z powrotem koło powiedzmy sobie września, października i wtedy ciągną w dół, aż pod krater Ngorongoro, gdzie się odbywają coroczne porody
I to jest powiedzmy sobie koniec lutego, początek marca. Wspomniałeś tu, że byłeś tylko jedynym, który to mógł fotografować, ale nie zawsze tak jest. Czasami tych samochodów jest troszkę więcej, jak tu chociażby na tej fotografii. No nawet, ja próbowałem je nawet policzyć, to chyba ze 20 mi wyszło. Straszna. Tak. Trochę. To jest właśnie ten czas. No i to ja wam muszę powiedzieć, że to nie zawsze jest właśnie tak fajnie to wygląda. Ja jeżdżę na przeprawy do Północnego i swoich klientów biorę do Północnego Serengeti, ponieważ tych samochodów jest powiedzmy sobie 20, 30, 40, tutaj było chyba około 40. Wciąż można zdjęcia zrobić. One się ustawiają, znaczy one nie stoją tak jak na początku przeprawy. Te samochody są bardziej ustawione po lewej, tak jak widzicie, w czasie w drzewach. One tylko podjeżdżają, jak antylopy dopiero przejdą na drugi, antylopa przejdzie na drugi brzeg. Gnu są bardzo, że tak powiem, wrażliwe i nie lubią, powiedzmy sobie, przechodzić, jak samochody stoją tuż nad brzegiem. A czasami jest mniej. Tych przejść, powiedzmy sobie, w północnym Serengeti jest około 12 punktów na przestrzeni 30 kilometrów. Więc to no jest tych punktów dosyć wiele. Jak one przechodzą, to w tym samym czasie mogą być przejścia w 3-4 miejscach. Do Masai Mara z jednego powodu nie jeżdżę, że no przed COVID-em na przejściach było po 200 samochodów i doszło do tego, że ludzie wychodzą z samochodów i się biją i tym podobne rzeczy, więc jest to po prostu, robi się cyrk. No z tego prostego powodu, że Masai Mara nie jest parkiem narodowym, tylko jest rezerwatem. No i powiedzmy sobie, parki narodowe nie mogą strażników własnych tam wpuścić, żeby pilnowali porządku. No. No taka jest prawda. To jest troszeczkę taki, powiedzmy sobie, ugly part of tego, ale tak jak mówię, tutaj byliśmy właśnie, na początku byłem wściekły, że nie jesteśmy tam gdzieś w środku, bo sobie wymarzyłem tam jakieś miejsce, a tutaj właśnie z tego punktu powstały te zdjęcia, te takie, które mają te inferno, co ja nazywam. Także zawsze coś można zrobić. Nie mogę jeszcze poruszyć jednego tematu, a mianowicie obecności turystów w tych parkach narodowych w Afryce. No bo różnie o tym mówimy, piszemy, myślimy, różne opinie słyszymy i różne historie i o złych zachowaniach, i o masowej turystyce, która może być zagrożeniem, ale też znam takie głosy różnych osób, które tam często jeżdżą, które twierdzą, że jeżeli by nie było turystów, to ta dzika przyroda, niektóre z tych gatunków mogłyby się znaleźć w poważnych tarapatach. Czy to tak? To jest, jak ty to widzisz? To jest bardzo złożone. Tak. To jest bardzo złożony problem. Jak się tylko czyta, powiedzmy sobie, periodyki i w szczególności na Facebooku, wiele ludzi ma opinie, które po prostu nie mają żadnego ugruntowania w rzeczywistości. Prawda jest taka, że fototurystyka czy turyzm generalnie prowadzi też do tego, że jest więcej oczu. Jak jest więcej oczu, no to oczywiście wpływa to pozytywnie na to, że utrudnia to działanie gangów pięknie zorganizowanych, bardzo dobrze płaconych gangów kłusowniczych. Ja wam dam przykład, że nawet w Botswanie, w której jest bardzo, się kontroluje, ile osób jest na, powiedzmy sobie, jakimś tam wydarzeniu, tam w Botswanie nigdy nie doszłoby do tego, że tam jest 40 samochodów. Bardzo często jesteśmy sami w tych prywatnych koncesjach, no ale podczas COVID-u było populacja w środku Okavango, populacja białych nosorożców była 18 albo 16, no 15 z nich zostało zabitych przez kłusowników. Helikopter w nocy, bum, bum i koniec, pozamiatany. Znaczy ja to tak mówię bardzo lekko, ale to jest bardzo przykre.
To samo się dzieje w innych parkach narodowych. Jak nas nie ma, to jest mniej oczu do patrzenia, jest mniej zarobku przychodzi. Muszę wam przypomnieć, że są kraje jak Tanzania, Kenia czy Botswana, gdzie fototurystyka, tak się nazywa teraz, czy tam turystyka, przynosi dla parków narodowych dochodu około $500 milionów. To jest bardzo dużo, znaczy zysku. To jest bardzo dużo dla tych krajów. Także to wszystko zniknęło. Kupę ludzi, kupa kampów poszła w bankructwo, zresztą tak jak wszędzie, nie? Ludzie nie mają środków do życia i tak dalej, i tak dalej. Więc kwestia jest po prostu tego balansu między tym, co się dzieje w Masai Mara, gdzie Masajowie, żeby zdobyć dolary i tak dalej, pozwalają na rzeczy, które... No ja generalnie do Masai Mara nie jeżdżę. Byłem teraz znowu w lutym, ale tylko przez to, że właśnie przez COVID. Wiedziałem, że... Ale nawet podczas tego trzy razy doszło do pyskówki między mną a, powiedzmy sobie, nieetycznymi fotografami. Nerwy, które są niepotrzebne. I to się dzieje właśnie tylko w takich miejscach jak Mara, które są bardzo źle, że tak powiem, managed w tej chwili. Źle zarządzane. Także potrzeba nas, ale też to musi być wybalansowane. No dobrze, zakończyłem tę część i w ogóle naszą rozmowę takim trochę zdjęciem wakacyjnym. Nie wiem, co tu spożywacie, czy to śniadanie. Ktoś napisał, że 7 rano śniadanie, to no tak, dla nas fotografujących przyrodę w Polsce w czerwcu na przykład 7 rano to jest luksus. No, ale wygląda to ciekawie i smakowicie. Natomiast już, żeby nie przedłużać, ostatnie zdjęcie mnie zaintrygowało, bo ostatnie zdjęcie, które wybrałeś do pokazu, to nie są słonie, nie są lwy, tylko likaon. I ciekaw jestem, dlaczego akurat nim chciałeś zakończyć. Może jakaś historia jeszcze tu nas czeka świetna. A to jest w ogóle jedno, no zresztą krytycznie zagrożonych zwierząt, które ja uwielbiam. Są to niesamowite, znaczy tutaj można by mówić przez godzinę o likaonach. I one w tej chwili są numer jeden na mojej liście najbardziej frustrujących zwierząt, żeby zrobić dobre zdjęcie. Ja mam dużo szczęścia, bo ja likaony na każdym prawie moim wyjeździe do Botswany, nawet teraz jak byłem w Tsavo w Kenii, mieliśmy likaony, co jest w ogóle poza wszystkim, bo są to dosyć, są to bardzo mobilne zwierzęta, one się przemieszczają bardzo szybko. Tropić je jest bardzo ciężko, ale no jakoś mam takie do nich szczęście, że zawsze je spotykam, ale wciąż, powiedzmy sobie, czeka mnie, jestem przed tym, żeby zademonstrować, pokazać wam zdjęcie, którym powiedział: wow, to jest zdjęcie, ja to lubię i tak dalej. Także są to jedne z tych predatorów, które są niesamowite socjalnie, są to psy. Oczywiście, znaczy z grupy psów, kanic, które mnie bardzo fascynują, ale też bardzo, bardzo frustrują jako fotografa przyrody. A jeszcze są jakieś gatunki, które chciałbyś uwiecznić, które się nie udało, albo sposób na razie no taki, który ciebie nie zadowala? Czy w ogóle coś takiego jeszcze zostało? Czy już wszystko tam przebadałeś, sfotografowałeś? O nie, no ty... Tych zwierząt jest dosyć dużo, które mnie fascynują, bo ja w tej chwili, to nie jest ja już nie kolekcjonuję gatunków, ja szukam unikalnego ujęcia fotograficznego, jakiegoś takiego, które będzie łapało za krtań. Przede wszystkim mnie, bo jak mówię, ja jestem swoim największym krytykiem swojej pracy. Są takie fascynujące zwierzęta, jak na przykład antylopa szabloroga, którą widziałem kilka razy. Jest to niesamowita antylopa, a której no, chciałbym mieć fajne zdjęcia. One przyjdą tam gdzieś kiedyś. Nie? Są gatunki, powiedzmy sobie, nocne,
małe takie koty, które się nazywają Geneta, czy tam Civet po angielsku. Nawet nie próbuję powiedzieć, jak one po polsku są, które fajnie by było w ciągu dnia sfotografować. I tak dalej. Także... Jeszcze masz co robić. Ja wciąż nie mam dobrych zdjęć, to znaczy takich zdjęć, przepraszam, żebym nie był odczytany jako jakiś snob. Ja nie mam wciąż zdjęć takich mocnych lamparta czy geparda, które bym był do ziemi. No. No dobra. Bardzo ci dziękuję. Żeśmy cię trochę pociągnęli za język. Ty wprawdzie lubisz mówić, ale no 2 godziny to już naprawdę jest sporo. Także jestem wdzięczny ci przeogromnie, a dopiero przecież w zasadzie co się poznaliśmy w listopadzie. Niesamowite, jak to wszystko może los spłatać i sami nie wiemy, co nas czeka, prawda, w przyszłym miesiącu. Tak. Tego jeszcze spotkamy jakieś zdjęcia. Bardzo przyjemne zakończenie roku i zakończenie cyklu Okiem Fotografa w roku 2021 już zaczynam powoli datę sobie przestawiać, ale trzeba będzie się przyzwyczaić do tych dwójek. Co będzie dalej, jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania. Może obiecany wcześniej konkurs Okiem Fotografa online pod koniec roku. 11 listopada mieliśmy spacer po warszawskich cmentarzach, nekropoliach, w czasie którego na Pomązkach Wojskowych odwiedziliśmy groby Dederków, Zofii Nasierowskiej, potem byliśmy na Pomązkach Głównych, starych, między innymi u Buchaka, ale nie tylko. No, czekają nas jeszcze inne nekropolie i mam nadzieję, że je odwiedzimy, ale chyba już poczekamy na trochę lepsze warunki, mniej zimowe. I cóż, z mojej strony to prawie wszystko. Przypominam jeszcze strony internetowe Artura. Jeżeli by ktoś był zainteresowany, chciał jeszcze obejrzeć zdjęcia w internecie, to tam na pewno może i na pewno na Facebooku. Ten drugi adres to chyba jest związany właśnie z organizacją Safari, prawda? Wild Hunters Safaris. Tak. To ja ci dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie wszystkim za pytania. Tak jak napisałem, proszę przesyłać pytania na mój e-mail. Jeszcze ja z chęcią odpowiem. Ja przejrzę te komentarze i pytania, które tu się pojawiały. Czy czegoś ważnego nie przeoczyliśmy? Jedna osoba, bodajże Wojciech, napisał, że po raz pierwszy uczestniczy w takim pokazie, w takim spotkaniu online. Troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale napisał, że mu się bardzo podobało. Mam nadzieję, że do końca wytrwał i rzeczywiście się podobało. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję organizatorom, współorganizatorom z Centrum Promocji Kultury Praga Południe, patronat ZPFP i fundacji, sprawdzian mojej pamięci, bodajże Ars Nova, fundacja... Fundacja Ars Polonie. A to właśnie, kto sprawił, że ta wystawa tutaj się pojawiła? Fundacja, czy to... Jak to się stało? Bo w końcu miałem o to spytać i zapomniałem. Jak ty tu trafiłeś do konesera? Ja miałem wystawę w galerii w Gdańsku. I założyciel fundacji zobaczył, oprócz tego, że kupował Beksińskiego, o tyle się nie mylę, to też zobaczył moje zdjęcia i się zainteresował właśnie jednym ze zdjęć, które przeprawa akurat. No i tak to wyszło później. Zaczęliśmy dyskutować na Facebooku, spotkaliśmy się, no i on zaproponował, żeby zrobić wystawę. Miała to być na wiosnę, ale jakoś się tak przyspieszyło i było jeszcze w tym roku. No i ktoś tam się pytał, czy wystawa jest wciąż czynna? Tak, do końca roku. No dobrze. To ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na profil Okiem Fotografa i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy. Dziękuję Jurku za prowadzenie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.